coś musi działać na wyobraźni, że kto ma wyobraźnię, co brama wyobraźni wyjątkową. CBA ma dzisiaj wyjątkową wyobraźnię, a to by był kolejny dowód na to, że wszystko jest poezją. Niebezpiecznie jest tym wszystko, naprawdę. Ani nie obiecywał, że będzie to bezpiecznie. Moja prawa strona jest taka nieco cichsza. Co Kraków na to? No, przeciw raperom jesteśmy zdecydowanie nie i będziemy tutaj koalicję zawiązywać z Andrzejem całą siłą i godnością. Tak. I to musimy gdzieś takie przyczółki na Kielerczyźnie. Tak. A studnie, którą tam pamiętasz, umawialiśmy się, istnieje jeszcze? Tak. No to tam się spotkamy i tych raperów tam będziemy topić. Nie wszyscy. Nie wszystkich, niektórzy. To może się przyłącza, a to z tego powodu, że oczywiście raperzy też mają prawo się wypowiadać, tylko dlaczego tak długo? Nie. Bardzo długie teksty. Ja w ogóle nie wiem, może to chyba źle, że my idziemy w tym kierunku z tą rozmową, ale to jest poezja taka napadowa. I takie zachowania są nerwowe i to w zasadzie pewnie, że każdy ma prawo. No. Medycyna się rozwija. Także nie, no ja to już całą taką złośliwość wylewam na to, ale rzeczywiście wydaje mi się, że gdzieś tam jest ta granica. Pan wspomniał o jutrzejszym turnieju jednego wiersza. No, ale ci ludzie nie wychodzą z taką bezczelnością. To jest, to oni raczej... Tak? Niektórzy tak? Zdecydowanie tak. Poważnie? Zapraszam jutro. Nie wiem, czy ja tak rano mnie stać na bezczelność, tak? Tam jest, wydaje mi się, że jeśli się mi coś w środku tam burzy przeciwko temu, o czym mówię, to dlatego, że nie tak sobie wyobrażałem kontakt widza z twórcą, tak jak to jest w przypadku tychże raperów. No, nadal będę uważał za hip-hop i rap za muzyczne formy samoobrony. I tu z Adasiem będziemy walczyć z tym. Ja na Kielerczyźnie otworzę swój oddział. Ja Małopolska, a my się jeszcze połączymy tam. Tak, tam jest. Dokładnie. Nie jest szalej Polska. No bo cię jako wszystkiego pomysłu. Nie mam pamięci do nazwisk chyba, ale... On też napisał, zarapował piosenkę Bajkowo Czerwony Kapelusz. Bardzo możliwe, tak. Nie, ja tak też jak Magda mówię, ja chyba nie mam na to czasu, bo tam jakoś może to za mojej młodości nie było rapu i już z tym zostanę, nie będę przecież robił nowej młodości. Może to podać Państwu, żeby... Ja może pierwszy, bo mnie się ciężko wstaje, bo to mogę się nie dopchać. Krzysztof Ogórkiewicz. Nie wiem, zastanowię się, czy jutro na tym turnieju jednego wiersza wystąpi po tych słowach. Ale jadąc dzisiaj z Kalisza do Ostrowa, mimo że autobus trząsł, napisałem 3 fraszki. Spróbuję je... 24, ale zacząłem taki od 6. Chcielibyśmy się zorientować, ile trzeba jechać. Bardzo dobrze, prywatny autobus z Kalisza do Ostrowa. I muszę je więcej odcyfrować, jak przeczytać. Tytuł tych 3 fraszek jest znanemu Krakowskiemu. Dziś poeta ziemianin z cesarsko-królewskim znakiem, a jeszcze tak niedawno był po prostu CK kułakiem. To jest koniec fraszki. A to mam powiedzieć. Ja czytam, lubi golące, piwkiem ją przepija i kiedy kęs z puszczyku połyka, nie sądzę, żeby sobie pytanie zadawał, czy to po golące we mnie ta ryka. I jeszcze jedno.
I tylko straszak wszedł na solo, żeby ogłosić poetę zwycięstwo. Piosenka na zawsze w sercach pozostanie, choćby się rozwiodło stare dobre małżeństwo. Nie trzeba raperów w takim razie, skoro twórcy spontaniczni znajdują się tutaj także. Nie wiem, czy to jest samoobrona, czy to jest atak poetycki. Wyglądało na atak, ale osoby atakowane na razie się okopały i nie chcą tego ataku odpierać. Ale ten mikrofon, który ja przejąłem na powrót, on nadal jest dla Państwa. Myślę, że udało nam się w tej chwili go powtórzyć. Nieprawda zawsze się tam. Oczywiście te tomiki są dla Państwa na pamiątkę naszego spotkania. Może się, ja chcę rzucić jeszcze jedną petardę. To jest cytat z dziennika Wojciecha Kasa, poety, który towarzyszy naszemu festiwalowi od 4 lat. Jest jurorem w naszym ogólnopolskim konkursie poetyckim Struna Orchicka. W swoim dzienniku pisze tak. O tym, że wszystkiego jest za dużo, rozmawiałem z Ryszardem Kapuścińskim. Za dużo jest również wierszy, nikomu niepotrzebnych tomików. Niektórzy autorzy, a nawet uznani poeci, zarzucają nas swoimi płodami, co oczywiście jest nałogiem. Nie dając złapać oddechu swojemu czytelnikowi, spychają w niego tom za tomem, aż ten w końcu dławi się, wytrzeszcza oczy i wymiotuje, do czego ma święte prawo. Grześko Ciuba mówi ironicznie. Czasem tylko starcza mi czasu na prześledzenie spisu treści. Nie mówię, że wyręby w lesie zawdzięczamy wylęgom książek poetyckich. Niemniej mają one wiele wspólnego z naszą cywilizacją i jej jednorazowymi produktami, jakimi niewątpliwie są gazety, pisemka, druki reklamowo-promocyjne, opakowania, rachunki, wszelkiego rodzaju bilety, etc. Jaki poprzedni. Tak na zawsze. Ale ten Wojtek miał to takie jedno zdanie w jednym wierszu. Pali się ogień, a my gaśniemy. Piękne. A proszę sobie tego zdania nie brać do serca w tej chwili, proszę Państwa. Tak do kamery. To my się z Państwem pożegnamy, ale to tylko jest zmyłka, proszę Państwa. Proszę tego nie brać serio. Jesteśmy tutaj, chętnie z Państwem porozmawiamy. Do ostatniego gościa, jak powiada Pani Magda, obstawiamy, kto nim będzie. Ja bym się Tomku nie martwiła tak bardzo o milczeniu. Milczenie to właściwie równa się cisza, a cisza jest przepiękną muzyką. W tym całym jazgocie, który nas atakuje na co dzień, to jest tak się zgadza na cztery łapy, proszę Państwa. Mm-hmm. Ja sobie wspomniałem, jaki wiersz powiedziała czteroletnia córka mojej znajomej, która zadaje pytanie takie, mamo, to jest pytanie moim zdaniem, to wszystkie tam be or not to be, to jakieś są harcerskie pytania o drogę, bo ona, czy też typu, która godzina, bo ona zadała takie pytanie, mamo, powiedz mi, co by się wydarzyło, gdyby człowieka coś sędziało, aby się nie podrażał. Proszę Państwa, skoro tak się dziecięco zrobiło, to mnie się natychmiast skojarzyła taka anegdota, która też jest, której bohaterką też jest dziewczynka lat 3 bądź 4, która w pewnym momencie, bawiąc się latarką, oświetla w przedpokoju drzwi prowadzące do łazienki i
mówi do mnie po to moja bratanica i zobacz, zwykłe drzwi. Po chwili przesuwa snopi światła na szafę i zobacz, zwykła szafa. Przez pokój przebiega jej młodszy braciszek, oświetla go i powiada, zobacz, zwykły framek. I mówi w końcu, widzisz, wszystko jest zwykłe. Niezwykli są tylko nasi goście, niezwykli jesteście Państwo, którzy zechcieliście tu przybyć. I brawa dla Państwa teraz, że wyczynajcie nam tu tyle czasu. Serdecznie Państwo. Ale zawsze to mówię w tej formie, żeby zrobić wrażenie. No kolejny dowód na to, że ten czas się zawiesił. No, my nie trwali w tym zawieszeniu, zapraszamy Państwa do bliższych spotkań dowolnego stopnia z naszymi artystami.